Tak jest. Hashtag Hot 16 Challenge 2. Dziękuję za nominację. Krzysztof Paśnik, burmistrz miasta Lubartów. Swoją drogą, może kiedyś powstanie z tego płyta. Płyta powiatu. Dołącz do nas i zarapuj. Właśnie tak to robimy tutaj. Hashtag aktywny Firlej, hashtag Mielno Wschodu. Orzeł na bicie, yo. Lecimy to dla tych, co walczą na froncie. To właśnie dla was. Od Solara. Rozpoczęliśmy tę akcję. Dzieci od 3 miesięcy mają zdalne wakacje, a rodzice takich wakacji nie mają, idą do szkoły. Kiedy z pracy wracają, damy radę. W końcu razem w tym jesteśmy jeden wirus. On nie będzie od nas lepszy, 5. wers jest dla tych, dla których być powinien. Wspieramy ich na froncie, ja pozdrawiam Paulinę F. Trzymaj się tam, dobrze walczycie. Tak jest. Lecimy dalej to. Dla was te rapsy gram. No i wszedłem w tę machinę, proste, że dzięki wam. Wiem, że jestem i nie zginę, szacun za każdy dzień. Bo wspaniała wasza misja wspiera was Firlej dziś. Tutaj macie dzisiaj przystań, na co dzień w maseczce. Te spacery po plaży, nie jeden chciałby tak. I nie jeden o tym marzy, nieważne skąd jesteś i jakie pełnisz stanowisko w walce o zdrowie, ziom. My dajemy z siebie wszystko i tego nie wie nikt. Co na nas czeka, co w nas walnie, ale wierzę, że będzie przepięknie, będzie normalnie. Będzie normalnie. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za nominację. Krzysztof Paśnik, akcja Hot 16 Challenge 2, bardzo słuszna akcja i wspieramy tych, którzy walczą na froncie. Chciałbym ze swojej strony nominować kolejne osoby, Przemysław Szydłowski, Picnic Bar i Marcin Szyjduk. To moi serdeczni koledzy, z którymi razem gdzieś tam w podziemiu tworzyliśmy kiedyś hip-hop za dzieciaka, także panowie, liczę na to, że zrobicie to tak jak trzeba. Kolejną osobą, którą chciałbym nominować, jest mecenas Zbigniew Dubiel, który pracuje na co dzień w Urzędzie Gminy w Firleju. Panie mecenasie, robimy to zgodnie z prawem i lecimy z rapem. I czwartą osobą, którą chciałbym nominować, jest pani starosta, pani Ewa Zybała. Tak jak obiecałem, pani starosto, będziemy razem rapować. Czekam na pani challenge. No i dwie osoby z zagranicy. Dwie osoby z zagranicy to moi serdeczni koledzy, przyjaciele. Pierwszym jest Alvaro Jimenez Garcia, kolega z Hiszpanii, wolontariusz, który odwiedził kiedyś naszą miejscowość, nasz Firlej. A drugą osobą jest Mohamed Terek Farahat, kolega z Egiptu, który również razem z naszymi dzieciakami prowadził zajęcia. To jest dla was Hot 16 Challenge. Pozdrawiam. Cześć.